Dąbrowianka Izabela Żmuda, zwyciężczynią w kategorii damskiej w najtrudniejszym triatlonie w Europie. Piąty wynik zrobił pochodzący z Tychów Andrzej Kowalczyk, słynący z podejmowania ekstremalnych wyzwań. O trudach na trasie i wyzwaniach, z jakimi musieli mierzyć się, pokonując kolejne dystanse, z samymi uczestnikami rozmawiała Fatima Orlińska. Pływanie na dystansie 5 km, 55 km biegu i 240 km rowerem u podnóża Tatr. Taki dystans jako pierwsza z kobiet i zarazem najmłodsza w historii uczestniczka pokonała Izabela Żmuda, 20-latka z Dąbrowy Górniczej. Jesteś niezniszczalna! Dawaj! Harda Suka Ultimate Triathlon Challenge to najtrudniejszy trójbój w Europie prowadzący zawodników po najwyższych szczytach polskich i słowackich Tatr. Z uwagi na trudne warunki pogodowe organizatorzy wyjątkowo zmienili trasę biegu, co wydłużyło dystans o dodatkowe kilometry. W triatlonie zadebiutował również pochodzący z Tychów Andrzej Kowalczyk, sportowiec ultraekstremalny. Uplasował się na piątym miejscu. 2 miesiące przed startem kupiłem rower szosowy. Tydzień przed startem pierwszy raz w życiu przejechałem 100 km na rowerze po względnie płaskiej trasie, a 5 dni przed startem w Hardej przepłynąłem open water w piance 1500 metrów. Piankę również pożyczałem na ten start. Natomiast miałem doświadczenie w projektach długodystansowych, chociażby w pływaniu 24-godzinnym czy w Głównym Szlaku Beskidzkim, który trwał 7 dni po górach. Tak więc miałem styczność z tym wyzwaniem typu ultra, w którym to od pewnego momentu całą robotę przyjmuje już tylko głowa. Jak relacjonują zawodnicy, wielu w tegorocznej edycji triatlonu najmocniej wyeksploatował etap pływania. Dystans Hardej jest dłuższy niż dystans Ironmana, ponieważ mamy 5 km pływania, bez żadnych bojek nawigacyjnych. Po prostu płyniemy na taki pomarańczowy baner, który z tych 5 km jest małą kropeczką. W tym roku to pływanie było bardzo trudne, ponieważ był wiatr i jakby zawodnicy płynęli pod wiatr, pod prąd, i nawet patrząc na czasy bardzo dobrych pływaków, to pływanie było bardzo trudne. Każdy ze zawodników na całej trasie ma wsparcie supportu. Łącznie mieli do pokonania ponad 8 tysięcy metrów wzniesień. W tym roku na starcie stanęło 47 uczestników, z których do mety nie dotarło 13. Pośród mężczyzn najlepszy okazał się Łukasz Bunsz, kończąc trójbój z czasem 20 godzin 46 minut. W momencie, w którym wyszedłem na prowadzenie około 40 km, to tak trochę się w głowie zmienia. W sensie nie patrzy się przed siebie i nie zastanawia się, kiedy się kogoś dopadnie, tylko właściwie cały czas się zastanawia, czy ktoś ciebie zaraz nie dopadnie. Ta trudność Hardej to jest taki całokształt, tak? Nie pojedyncze etapy, tylko całokształt, utrzymanie tego skupienia, utrzymanie tak jakby tempa, bo trzeba się poruszać. Nie, jeżeli ktoś się zatrzymuje, to raczej wtedy ten organizm bardzo mocno się rozluźnia. Wielu uczestników, tak jak pan Łukasz, do udziału w triatlonie przygotowuje się przez cały rok.